Tak może być, bo rzeczywiście technologia lamp wyładowczych była stosowana przez wiele lat na pierwszym montażu jako zamiennik w samochodach wyższej klasy. W tej chwili tą rolę zaczyna pełnić technologia LED-owa, tak, czy laserowa docelowo. Także rzeczywiście mamy taką sytuację, że z jednej strony mamy zapotrzebowanie na technologie ekonomiczne, które dalej dosyć skutecznie pełnią produkty halogenowe, a z drugiej strony na coś, co można zaproponować jako coś super ekstra za dopłatą w samochodach luksusowych, i tą rolę przejmuje technologia LED-owa. Natomiast ja bym jeszcze aż tak bardzo nie uśmiercał technologii ksenonowej, dlatego że opracowywane są cały czas nowe typy lamp wyładowczych. Na przykład my opracowaliśmy typ D8S, czyli lampy wyładowczej, która pracuje na niższej mocy, 25 W, nie 35 W, jak standardowe ksenony. I to pozwala ją zastosować dużo powszechniej w tańszych modelach samochodu, dlatego że nie wymaga ona systemu samopoziomowania i spryskiwaczy. I dzięki temu możliwe, że znajdzie ona bardziej powszechne zastosowanie w segmentach typu B czy nawet A.